Dzień dobry, moje nazwisko Tomasz Mruk. Sezon lotowy gołębi pocztowych 2020 dla mnie był bardzo, bardzo dobry. Moje młode gołębie wylatały 944,96 punktu do Mistrzostw Polski w lotach gołębi młodych. Zająłem z tą punktacją 36. przodownika Polski. Jeśli chodzi o loty gołębi dorosłych, to również było bardzo dobrze. Na przykład w locie na 326 km moje gołębie zajęły od 1 do 5 konkursu. Następnie w locie na 214 km zajęły od 2 do 13 konkursu. Lot 513 km zajęły 1, 2 i 4 konkurs. Lot 549 km, mój gołąb zajął 6. pozycję. Lot 327 km, mój gołąb zajął 1. pozycję. Oraz maraton 737 km, leciały również moje gołębie jako roczne, zajął 6. lokatę. Pozostałe wyniki można dokładnie przejrzeć na stronie www.golebiemruk.pl. Jeśli chodzi o straty w roku 2020, to koledzy mieli bardzo duże straty. Dużo gołębi nie wracało. U mnie, powiedzmy, nie było tak źle, bo zacząłem 150 gołębiami młodymi. Przeszły cały sezon lotowy i zostało bodajże 108. W tej chwili nie są wypuszczane ze względu na drapieżniki. Również w tym roku dużym sukcesem było to, że mój gołąb na prywatnym gołębniku w Krakusie w locie finałowym na 530 km zajął 2. lokatę. Był to ciężki lot finałowy pod wiatr, 530 km, zajmując 2. pozycję, pokazał swoją klasę. Jest on bratem olimpijczyka z Trencin z 2018 roku. Za chwileczkę powiem o aukcjach. Będzie też jego rodzeństwo dostępne na aukcji i wiele innych gołębi, które przyczyniły się do takiej pozycji właśnie 36. przodownika Polski. Będą to gołębie częściowo z rozpłodu, częściowo rodzeństwo tych, które wylatały właśnie punkty, które wcześniej wspomniałem. Jeśli chodzi o okres zimowy, gołębie są prawie wypierzone, tam jeszcze może z 2 tygodnie. Dostają karmę pierzeniową z dużą ilością nasion oleistych. Było już u weterynarza na badaniach, ale jeszcze nie ma wyniku. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, czy będziemy jakąś kurację przeprowadzać, czy nie będzie potrzeby. Jeśli chodzi o łączenie w pary, to planuję to zrobić w pierwszych dniach lutego. Jak już wspomniałem w wcześniejszych filmikach, dużą wagę przykładam do higieny, do dezynfekcji. Samochód nasz oddziałowy u mnie jest umyty, będzie dezynfekowany, gołębnik również mój będzie myty, dezynfekowany. Niektóre sekcje przywiozły do mnie klatki do mycia i robię to grzecznościowo, koleżeńsko. Niektóre sekcje niestety nie chciało im się wieść 15 km albo 20 do mnie klatek. Stwierdzili, że będą myli u siebie, no ale teraz mój pracownik jechał naprawiać klatki. No, nawet nie było umyte w sekcjach, nie były umyte klatki, także jest to po prostu niedbanie o zdrowie, a jak nie ma zdrowia, nie ma wyniku. I to są hodowcy, którzy hodują kilkadziesiąt lat i ja jako młody hodowca na takie coś muszę zwracać uwagę. To jest dla mnie bardzo żałosne. W tym roku zasiliłem hodowlę gołębiami od Floriana Hendriksa z Holandii. Oraz kupiłem również 3 samiczki, wnuczki Rudego i Blixema. A teraz chciałbym zaprezentować kilka gołębi, które w najbliższym czasie będą na aukcji. Zachęcam do licytowania. Jest to bardzo dobry materiał.
co świadczy wynik o tym. I za chwileczkę przedstawię kilka sztuk. Pierwszego gołębia, którego chciałem przedstawić, jest to samiczka 888, córka dwóch olimpijczyków, Jarosława Grzankowskiego, która dała na przykład w tym roku młodego, który zrobił 4 konkursy na 5 wkładań. Następnym gołębiem, którego chciałem przedstawić, jest to samiczka Hartmuta Willa, Inbred 864 z dwóch stron. Następnym gołębiem, które chciałem przedstawić, jest to pełna siostra gołębia, który zajął drugą pozycję w Krakusie na 530 km. Jest to również siostra gołębia z roku 17, 41, 27, najlepszego gołębia Polski w kategorii F, 0,89 koeficjent, złoty medal w Trencji. Jest to córka słynnego syna Super Harley'a, Raymonda Putmana. Matka również to oryginalny gołąb od Pitmana. Resztę proszę spojrzeć w rodowodzie. Kolejny gołąb to również samica z połączenia syna dwóch olimpijczyków, Oleksiaka, Króla i Mis, a z drugiej strony jako matka tego gołębia to wnuczka Ringlose od Gintera Prange. Kolejnym gołębiem to jest gołąb wnuk z jednej strony Poker Face'a od Andreasa Drapy, z drugiej strony bardzo dobra samica od Arka Bittnera, wywodząca się z gołębi Ludo Klaasensa. Następnym gołębiem, którego chciałem przedstawić, jest to samiec. Jest to wnuk Płowego 520 od Gintera Prange. A jeśli chodzi o matkę, matka jest wnuczką Poker Face'a oraz najlepszej lotniczki okręgu Zbigniewa Rodaka. Kolejnym gołębiem, którego chciałem przedstawić, jest to samiec, wnuk Golden Prince'a, sprzedanego na Pipie za 360 tysięcy euro. Z drugiej strony, od strony matki, również jest Golden Prince i rudy Gaby van den Abel. Kolejnym gołębiem, który chciałem przedstawić, jest to nakrapiany samiec. Jego ojcem jest syn Hurikana 34, pełny brat Hurikana 51 od Pitmana. Na dole po stronie samicy jest to Poker Face oraz Miss Wells, a matką Miss Wells jest primadonna Gaby van den Abel.
Następnym gołębiem, którego chcę przedstawić, jest to ciemny samczyk. Ojcem tego gołębia jest gołąb wywodzący się z najlepszych gołębi Geringsa. Jeśli chodzi o matkę, jest to czempionka oddziału od Zbigniewa Knajpa w 3 lata. Ponad 50 konkursów, niektóre bardzo czołowe, Bruksela, kilka razy w pierwszej piątce. Następnym gołębiem, którego chcę przedstawić, jest to gołąb z roku 15. Jest to syn najlepszego gołębia Arka Bittnera 461. Jest on dziadkiem do mojego 13 i 19 gołębia najlepszego w oddziale na 10 466 sztuk. Następnym gołębiem, które chcę przedstawić, jest to nakrapiany syn pary, która dała najszybszego gołębia w roku 2018 z koeficjentem 0,89, który zdobył złoty medal w Trenzin w 2018 roku oraz jest bratem gołębia, który zajął drugie miejsce w Krakusie w locie finałowym na 530 km. Następnym gołębiem, które chciałbym przedstawić, jest to samiec, wnuk Hurikana 34, pełny brat Hurikana 51, Pitmana. Od strony matki jest wnukiem Poker Face'a i Miss Wells Gaby van den Abele. Zachęcam do licytacji. Są to bardzo dobre gołębie. Pokazały się z bardzo dobrej strony, zrobiły dobry wynik, mają super pochodzenie. Na pewno przyniosą radość hodowcom, ich dzieci w oczekiwaniu w trakcie powrotu z lotu do gołębnika. Dziękuję bardzo.